Wybiła godzina 19, a to oznacza start naszego magazynu Best Speedway TV na naszym kanale na YouTubie. Dzisiaj naszymi gośćmi są wiceprzewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego, pan Zbigniew Fiałkowski. Witam pana. Witam serdecznie pana, państwa. Oraz wydawca portalu Po Bandzie, pan Łukasz Malaka. Witam. Dobry wieczór, witam serdecznie. A was, drodzy widzowie, oczywiście zachęcam do aktywnego udziału na naszym live czacie, do zadawania pytań naszym szacownym gościom i oczywiście śledzenia nas na Facebooku, na przeglądania naszego portalu bestspeedwaytv.pl oraz do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. I taki pierwszy w sumie zasadny temat, jaki oczywiście odgrywa się w zasadzie na naszych oczach w ostatnich dniach, tygodniach, jest oczywiście wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję. Wiemy też, że oczywiście idą też za tym nie tylko decyzje polityczne, ale także i w świecie sportu jest to no też decyzje, można powiedzieć, bez precedensu, wykluczenie sportowców z różnych dyscyplin, aczkolwiek nie we wszystkich, bo widzimy też, że nie wszędzie ma to taki wymiar, ale w sportach motorowych jak najbardziej ma. Decyzja FIM-u o wykluczeniu rosyjskich oraz białoruskich zawodników, a także PZM-u, która już właściwie była tylko konsekwencją decyzji FIM-u. No i właśnie tak na początek chciałbym się odnieść do tego braku zawodników rosyjskich, jaki będziemy mieli w tym sezonie. Do pana Zbigniewa tak pierwsze kieruję pytanie odnośnie właśnie, jakie pomysły przyświecają właśnie Głównej Komisji Sportu Żużlowego na to, żeby jakoś wspomóc kluby, które mają w tej postaci braki kadrowe właśnie wywołane tym wykluczeniem zawodników rosyjskich. Czy są dyskutowane jakieś tematy właśnie wsparcia tych drużyn, czy jak to obecnie wygląda? To może od tego powinniśmy zacząć, że decyzja FIM-u była w sobotę odnośnie wykluczenia zawodników, ale myśmy już wcześniej spotykali się z Ekstraligą i z GKSZ-em, a we wtorek przed sobotą nastąpiło spotkanie z prezesem Michałem Sikorą w kwestii tego właśnie, jak my mamy zareagować na tą kwestię. I tutaj byliśmy przygotowani w 100% na decyzję FIM-u, dlatego bardzo szybko po decyzji FIM-u taka decyzja Polskiego Związku Motorowego zapadła o wykluczeniu rosyjskich zawodników. No tutaj nie można było w żaden sposób inaczej postąpić. Tak należało postąpić i tak Polski Związek Motorowy postąpił. A jak pomóc? No to my możemy tylko przez ewentualne jakieś zmiany w regulaminie. Oczywiście takie zmiany, które nie będą powodowały jakiegoś chaosu czy jakiegoś rozdrażnienia środowiska żużlowego. Jedynym rozsądnym wyjściem było to, żeby kluby, które dysponują zawodnikiem z Rosji, który został zawieszony, mogły zastosować ZZ-kę i te wszystkie rozważania dziennikarzy, mówienie w tą czy z powrotem o tym, co by ewentualnie można było zrobić, no to u nas od samego początku była mowa o tej ZZ-ce. Oczywiście były inne rzeczy, ale ta ZZ-ka wydaje się w tej chwili tak samo adekwatna do tego, co można zrobić, żeby pomóc klubom, żeby mogły spokojnie jechać sezon. No właśnie, bo też w zasadzie taka opinia też właśnie krążyła właśnie w mediach czy wśród opinii niektórych dziennikarzy, że po co w zasadzie tutaj wprowadzać jakąś pomoc taką zewnętrzną, ponieważ no, sytuacja wyniknęła, można powiedzieć, losowo dosyć i ciągnięcie za uszy po raz kolejny drużyn, które znalazły się w jakiejś takiej trudnej sytuacji, czy chociażby mając w pamięci sezon 2020, sezon covidowy, gdzie oczywiście instytucja gościa tutaj trochę, można powiedzieć, namieszała w szykach. No, czy to po prostu jest też uczciwe względem pozostałych drużyn właśnie, bo można by rzec, że żadne rozwiązanie tak naprawdę nie będzie sprawiedliwe. No, tak jak powiedziałeś, no, żadne rozwiązanie nie będzie sprawiedliwe, ale najsprawiedliwszym rozwiązaniem w tej chwili, w takiej sytuacji, jeżeli brakuje tego zawodnika w jednym z iluś tam klubów, czy w drugim, czy w trzecim, no to instytucja gościa, czy jakiegokolwiek innego nazewnictwa, jakichkolwiek innych dziwnych zmian, znowu by mogła powodować to, że gdzieś by był ten wynik wypaczony. A ta ZZ-ka wydaje się, że jest najsłuszniejszym rozwiązaniem i najsłuszniejszą pomocą klubom tym, które straciły zawodników z Rosji. Mhm. Chociażby we wczorajszym programie naszymi gośćmi byli prezes Tadeusz Dunek oraz prezes Witold Skrzydlewski. Padło nawet stwierdzenie, że w sumie nawet nie będą w Wybrzeżu Gdańsk stosować tej ZZ-ki, tylko po prostu dadzą szansę innym zawodnikom, bo to w pewnym sensie ta sytuacja też wywołuje właśnie tą sytuację, że młodzi zawodnicy, którzy być może jeszcze, czy zawodnicy, którzy się jeszcze nie wybili jakoś, mają szansę po prostu stanąć gdzieś tam w szranki w podstawowym składzie i powalczyć o swoje nazwisko, więc to też z jednej strony sugerowałoby tak jakby opinia właśnie panów prezesów, że po prostu to jest taki niepotrzebny dodatek. Wszystko zgadza, tylko regulamin trzeba czytać dosłownie, tak? Nie wybierać z tego regulaminu. Tam nigdzie nie jest napisane, że musi zostać zastosowana ZZ-ka, tak? To jest ta pomoc klubom, gdyby ewentualnie nie chcieli zastosować tego, że jedzie młodszy zawodnik, któremu dają się wypromować i tak dalej, to tylko jest możliwość zastosowania ZZ-ki, a w żadnym wypadku nie żaden przymus. My tylko zrobiliśmy możliwość ewentualnego zastąpienia zawodnika rosyjskiego, ale oczywiście jako ZZ, ale oczywiście może go zastąpić każdy inny zawodnik, który w klubie jedzie, gdzie mają teraz sparingi i oczywiście zgadzam się z jednym i z drugim prezesem, że być może w większości klubów ta ZZ-ka może nawet nie pojechać. No jeśli kadra jest wystarczająco mocna, to myślę, że nawet tu ZZ-ka nie jest potrzebna. I pojawiają się już pierwsze pytania na naszym live czacie i właśnie do pana, panie Zbigniewie, czy kontakty z Rosjanami są rozwiązane? Czy kontakty, które mają Rosjanie w klubach, są już rozwiązane? Bo jeżeli są, to na jakiej podstawie jest ZZ? Przecież zawodnika w klubie nie ma. Te kontrakty nie są rozwiązane, bo my nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać kontrakty. Rozwiązać kontrakt może klub, który podpisał z danym zawodnikiem ten kontrakt. Myśmy jako Główna Komisja Sportu Żużlowego i Ekstraliga umożliwili klubom rozwiązanie tych kontraktów. Rozwiązanie kontraktu ma polegać na tym, że klub rozwiązuje kontrakt z danym zawodnikiem i daje mu 30 dni na ewentualne ustosunkowanie się, zwrot środków, czy jakieś tam rzeczy, które były między klubem a zawodnikiem powiązane. Także my naprawdę, tak jak przed chwilą powiedziałem, rozmawialiśmy wiele razy na różne tematy, ale dopiero teraz to wszystko musimy wprowadzić i kluby po prostu będą wiedziały, jak się mają w takiej sytuacji zachować. Także to Ekstraliga już to zrobiła, my już też to robimy, także będzie możliwość rozwiązania tego kontraktu i zawodnik będzie musiał się z klubem rozliczyć w ciągu 30 dni. No i właśnie, tu jest widz, można powiedzieć, dociekliwy dosyć. Jeżeli klub rozwiąże, to czy będzie ZZ-ka właśnie? Takie ale pytanie. Czy klub rozwiąże, czy nie rozwiąże, ta ZZ-ka będzie mogła być stosowana, tak? Niezależnie od rozwiązania. Niezależnie, natomiast umożliwiliśmy klubom rozwiązanie kontraktu, bo sami wiemy, na czym w tej chwili może polegać rozwiązanie kontraktu. No prosta sprawa, na zwrocie przez zawodnika środków, które otrzymał od klubu celem przygotowania się do sezonu. I taka możliwość, ten zapis, który zastosowaliśmy, umożliwia właśnie taką kwestię. No właśnie. Ale powiem, że to nie jest obligatoryjnie. Klub nie musi zwrócić się o zwrot środków. Po prostu ma klub czas na to, żeby ewentualnie dostosować się do tego, o czym mówiliśmy, a później zawodnik ma 30 dni na zwrócenie środków. No, czyli tutaj wszystko tak naprawdę w rękach włodarzy klubu, co zadecydują, to będzie ich. No właśnie, panie Łukaszu, a jak pan ocenia całą tą sytuację z perspektywy doświadczonego dziennikarza? Czy to będzie miało, czy te wszystkie decyzje będą miały wpływ na przewrót przetasowania dotychczasowych faworytów, liderów, no bądź co bądź we wszystkich trzech ligach, jakby nie patrzeć? Ja myślę, że na pewno to będzie miało wpływ na jakiś tam układ w tabeli na koniec sezonu, a jeśli tutaj pyta mnie pan o to, jak ja to widzę osobiście, no to dla mnie ta sprawa ma bardzo wiele odcieni, ta cała sprawa z wykluczeniem tych paru zawodników, ponieważ też my osobiście na naszym portalu gdzieś też nie chcieliśmy, czy nie chcemy dolewać oliwy do ognia, ale sprawa jest bardzo niejednoznaczna z punktu widzenia prawnego, bo ja się dziwię, że dziennikarze, ci, którzy bardzo mocno atakowali na początku, apelowali czy rozkręcili tą całą aferę, bo przepraszam, ale tak ja to widzę, gdzieś nie przyjrzeli sobie odpowiednich dokumentów prawnych, które regulują porządek prawny w Polsce, a wystarczy spojrzeć na dwie bardzo ważne rzeczy. Mamy coś takiego jak ustawę o obywatelstwie polskim, która została uchwalona w 2012 roku i mamy konstytucję. I ustawa mówi jasno, że obywatel polski generalnie nie może się powoływać we wszelakich sprawach prawnych na posiadanie obywatelstwa innego państwa. Tu akurat załóżmy mamy przykład Emila Sajfudinowa, który mieszka w Polsce, ma obywatelstwo rosyjskie. I w prawie obowiązuje zasada odwrotności, więc tak samo nie można się powoływać na to, że ktoś ma drugie obywatelstwo, jeśli jest obywatelem Polski. I ja już tutaj widzę bardzo poważną sprzeczność w tym wszystkim. Dziwię się, powtórzę jeszcze raz, że z jednej strony mieliśmy nagonkę, bo ja rozumiem, są sankcje, bierzemy sankcje, okej, w innych sportach nie do końca one funkcjonują w Polsce, ale też nie uprawiajmy ostracyzmu, bo jeżeli ktoś się przyjrzy bardzo dobrze, jakiś, nie wiem, kancelaria prawna i tak dalej, tej całej sytuacji, to zaraz dojdziemy do takiego punktu wyjścia, że pewne ruchy zostały podjęte chyba trochę po prostu do przodu i nie są do końca zgodne z prawem, tak ja uważam i powinno to zostać jakoś inaczej wszystko wypracowane w sensie tych paru zawodników. To jest moje prywatne, podkreślam, zdanie na temat tego, że oni nie wystartują. Też uważam, że jest to szukanie na siłę po prostu kogoś na wzór Stauffenberga z 1944 roku, bo tak naprawdę z mojego prywatnego punktu widzenia to ani, nie wiem, pan Artiom, ani pan Emil nie mają za bardzo wpływu na to, co się dzieje w Rosji, bo nie sądzę i bądźmy realistami, bo też byłem na Ukrainie w czasie konfliktu, nie epatuję tym w jakikolwiek sposób, ale nie można oczekiwać, że zdanie jednego czy drugiego zawodnika cokolwiek zmieni. I więc ja osobiście patrzę na to bardzo dwuznacznie, a wracając do wątku sportowego, który został poruszony na początku... Łukasz, przepraszam, że ci przerwę, ale nie mogę się z tobą w tym momencie zgodzić, bo myśmy naprawdę wiele godzin i wiele dni poświęcili na to, żeby wypracować taki system, który będzie zgodny z prawem i ci zawodnicy złożyli w okienku transferowym między 1. a 14. swoją chęć startów na zasadzie licencji rosyjskich. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest sytuacja tego typu, że tutaj, bo być może wszyscy kibice na to nie patrzą z takiej zupełnie innej strony. Dzisiaj patrzymy na to, ja rozmawiałem z komisarzami toru, z sędziami, z trenerami i dopiero jak im się mówi, że rzeczywiście klub jeden, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty pozbywa się zawodnika, nie ma tego zawodnika, ten wynik sportowy może być inny. Ale i tutaj się z tym zgadzamy, tylko popatrzcie na jedną rzecz. W sytuacji takiej, w której mamy dzisiaj około 15 rosyjskich zawodników i trzech ukraińskich. Czy ktoś z was zagwarantuje sytuację taką, w której zawodnik ukraiński nie spotka się pod taśmą z zawodnikiem rosyjskim i dajmy na to z 2 Polakami? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, który z zawodników jak zareaguje i ja nie jestem w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwa tych zawodników. Zbyszku, oczywiście. Ale poczekaj, to jest pierwsze. Drugie to jest sytuacja tego typu, że 3 zawodników z Ukrainy. Tam walczy o to, żeby był pokój, żeby ten naród mógł normalnie funkcjonować, a tutaj zawodnicy rosyjscy będą zdobywali środki finansowe, się cieszyli ze zwycięstw i po prostu z życia. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Teraz wyobrażasz sobie, że sam dokładnie wiesz, że na stadionach jest od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi na stadionie. I wyobrażasz sobie sytuację, w której wygrywa jeden z zawodników rosyjskich jakikolwiek bieg i się cieszy z tego biegu, a na trybunie może się znajdować 1, 2, 10 kibiców, którzy po prostu zareagują w sposób taki, który nie jest do opanowania, czyli jakieś butelka, jabłko, nie wiem, pomidor, obojętnie co. Mogą się zdarzyć różne sytuacje. My naprawdę wiele godzin spędziliśmy na tym, żeby to wszystko w jakiś sposób połączyć, podsumować. I jeżeli patrzysz z punktu widzenia zawodnika czy klubu, być może masz rację, ale my musimy jako Polski Związek Motorowy patrzeć na to dużo szerzej, na inne aspekty oraz bezpieczeństwo zawodników, bezpieczeństwo kibiców i bezpieczeństwo rozgrywania tych zawodów sportowych. Nie można było inaczej zareagować. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja rozumiem to, co zostało podjęte jak najbardziej, tak jak powiedziałem, z tym, że patrząc na to z drugiej strony, czy z zamiłowania swojego gdzieś tam do tego sportu i do gdzieś tam zagłębienia pewnych tematów, sobie też pewne rzeczy przyjrzałem może się zdarzyć tak, nie chcę tu być absolutnie złym prorokiem, że nie wiem, może się wkrótce okazać, że pewne decyzje nie do końca zostały podjęte po prostu z obowiązującym w Polsce prawem, z czymś, co jest kwestią nadrzędną i uważam, i na pewno tak jest, że gdzieś tam macie to wszystko poukładane i tak dalej. Ja na to patrzę jako zwykły człowiek, kibic czy po prostu dziennikarz. No. I tyle. To całe szczęście, że się dzisiaj spotykamy i można to wszystkim wytłumaczyć, którzy będą nas oglądać, ewentualnie ci, którzy nas nie oglądają, to przekażą im te wszystkie rzeczy, o których w tej chwili mówimy, tym, którzy ewentualnie nie zdają sobie z pewnych rzeczy sprawy i patrzą też w taki krótki sposób, że w tym momencie stracił dużo klub. Dużo więcej moglibyśmy stracić, jeżeli by cokolwiek na jakimkolwiek meczu się wydarzyło. Wtedy byśmy dopiero sobie wyrwali włosy z głowy, że nie zapobiegliśmy temu, co ewentualnie mogło się stać. A dzisiaj sam stwierdzisz, że w moich 3 przypadkach, które ci podałem, nie jesteś w stanie zagwarantować 100% pewności, że czegoś takiego nie będzie. Oczywiście, że nie jestem, w pełni się z tobą zgadzam, ale to też jest tak, że osobiście uważam, bo też w świetle tej sytuacji geopolitycznej, która się w tej chwili rozgrywa na świecie, to my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dać sobie 100% gwarancji, że wszyscy się spotkamy, oczywiście w tym gronie, nie wiem, za miesiąc, czy nie będzie wojny, nie daj Bóg, czy czegoś innego, ale po prostu no, wygląda to tak, jak wygląda i Zbyszku, no też ja się ciebie w tym momencie zapytam, że trochę dziennikarze nakręcili tą całą spiralę nienawiści. Bo jeśli ja rozmawiam z jednym czy z drugim zawodnikiem, odsłonię trochę kulis, bo gdzieś tam niekoniecznie o tym trzeba pisać, żeby jeszcze nakręcać ten młyn hejtu i zawodnik mówi, że nie wiem, nie wychodzi na ulicę, czy siedzi w domu, czy robi to, czy tamto, czy dziecko w przedszkolu zostało oplute, no to też jest gdzieś wina po prostu moim zdaniem dziennikarzy. No, są dziennikarze, którzy są autorytetami i nie chciałbym tutaj rzucać nam absolutnie nazwiskami i też w pewnym momencie trzeba brać odpowiedzialność. Ja rozumiem, każdy może wyrażać swoje emocje, absolutnie każdy, ale też musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakie to ma koło zamachowe. Wszystko się zgadza, tylko tak jak powiedziałeś, dziennikarz ma prawo do, każdy w Polsce ma prawo do swojej oceny, tak? Ale my nie możemy patrzeć na ocenę dziennikarzy, osób prywatnych, my musimy jako Polski Związek Motorowy reagować na sytuację, która ewentualnie może się wydarzyć i próbować temu w jakikolwiek sposób przeciwdziałać. W związku z czym uważam, że te decyzje, które zostały podjęte przez Polski Związek Motorowy, przez Ekstraligę czy przez Główną Komisję Sportu Żużlowego są jak najbardziej słuszne i relatywnie odpowiadają na to, żebyśmy chociaż spróbowali spokojnie ten sezon pojechać, bo tak jak powiedziałeś, nie wiadomo co będzie za miesiąc, za półtora, no miejmy nadzieję, że to wszystko w jakiś sposób się uspokoi. Tak, no temat na pewno jest można powiedzieć, no, dosyć ciekawy, ponieważ no nawet ja tak z własnych obserwacji widzę, że w piłce ręcznej, w siatkówce czy w koszykówce, no póki co takich restrykcji nie ma i no, ci zawodnicy po prostu tak normalnie grają koło siebie i o ile według mnie decyzja o wykluczeniu rosyjskich sportowców jest, no powiedzmy, że słuszna, tak, to bądźmy konsekwentni we wszystkich sportach, bo moim zdaniem tutaj to się też kłóci i myślę, że wielu obserwujących kibiców, zwykłych ludzi, myślę, że tutaj też ma trochę... No ale my nie, my jako tak, Polski Związek Motorowy my mamy... tych zarządzających innymi sportami, bo ja wiem, że żużel zawsze w Polsce to lubi się wyrywać jako pierwszy do wszystkiego, to jest też taka moja obserwacja, ale no... Wiadomo. To tak nie do końca, bo powiedzcie, co by było, jeżeli FIM zadecydowałby w sobotę o takich, a nie innych działaniach, a Polski Związek Motorowy by czekał jeszcze 3, 4, 5 dni z jakimiś decyzjami. Dlatego my musieliśmy wyprzedzać te wszystkie rzeczy, które będą. Przygotowani musieliśmy być na wszystkie rzeczy, które są możliwe, natomiast nie odpowiadamy za inne związki sportowe, za inne dyscypliny sportowe. Dzisiaj z tego, co słyszałem, to wiem, że w innych krajach związanych również z żużlem chwalą nas za tą decyzję, że ona została tak bardzo szybko podjęta i prostująca wiele rzeczy, o których ja właśnie mówiłem, czyli bezpieczeństwo zawodników, bezpieczeństwo kibiców na stadionach. No właśnie, jeszcze wracając do tej ZZ-ki, jeden tutaj z kibiców pyta, no właśnie, bo kwestie regulaminowe, czy regulamin będzie miał w takim razie 2 definicje ZZ-ki? Bo wiemy, że też, że jest ZZ-ka za zawodnika kontuzjowanego, a no tutaj jest nowa definicja została stworzona. Jeżeli pojedzie klub, tak jak tu na początku mówiliśmy, że nie będzie skorzystał z ZZ-ki za zawodnika rosyjskiego, a będzie mógł skorzystać z tej drugiej ZZ-ki, to będzie mógł z tej ZZ-ki korzystać. Nie ma możliwości skorzystania z dwóch ZZ-ek w jednym spotkaniu, tak? Tylko i wyłącznie z jednej ZZ-ki. No jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, że jeden z najlepszych zawodników będzie kontuzjowany, to ta ZZ-ka będzie mogła być. Natomiast nie będzie mogła być druga ZZ-ka za zawodnika rosyjskiego. Mhm. To jest proste. No, ja jeszcze wrócę tylko do jednej kwestii. Przepraszam, ale no też ja lubię dyskutować. Może merytorycznie. Jedna też rzecz mnie teraz zastanowiła, Zbyszku, przy tym, co powiedziałeś, że bezpieczeństwo to wszystko i żeby była jasność pełna, bo tutaj oglądają nas kibice tego sportu. Ja też później nie chcę być gdzieś tam rozpatrywany jako osoba, która gdzieś staje się ich adwokatem czy ich broni, tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Ja niedawno przeczytałem doskonały wywiad, były na łamach jednego z portali amerykańskich z dyrektorem sportowym hokejowego zespołu Washington Capitals, gdzie grają zawodnicy rosyjscy. Wiadomo jest, że była 3 albo 4 tygodnie temu taka sytuacja bardzo nieprzyjemna, gdzie legenda hokeja Jaromir Jagr domagał się tam pełnej dyskwalifikacji, wyrzucenia z NHL tych zawodników i oni grają nadal, zawodnicy rosyjscy w NHL, z prostej przyczyny. W jaki sposób ktoś zagwarantował im tam bezpieczeństwo i ten dyrektor Washington Capitals się pyta na łamach amerykańskiej prasy, kto pokryje straty choćby marketingowe wynikające z tej całej sytuacji, gdyby oni mieli zawodników rosyjskich wyrzucić z zespołu, bo jednak to jest maszyna i tu też mamy inny problem w żużlu, że parę klubów po prostu też traci tutaj i wizerunkowo, bo być może przyjdzie mniej kibiców, bo okej, ja się zgadzam z tym, tylko to jest znowu taka trochę spirala nienawiści, że mówimy, kto zagwarantuje bezpieczeństwo, co będzie, ale też nie patrzymy z drugiej strony. Jeśli leży nam gdzieś na sercu dobro tego żużla, że kluby w pewien sposób nie tylko ponoszą straty sportowe, ale też ponoszą straty wizerunkowe i ponoszą straty marketingowe. Łukasz, masz rację, tylko pamiętaj jednej rzeczy, że to jest wojna, której ani ty nie masz na nią wpływu, ani ja, ale my jako społeczeństwo musimy się temu przeciwstawić. To nie tylko, że chodziło o bezpieczeństwo. Tu wiele czynników, które miały na to wszystko wpływ, spowodowało, że ta decyzja była taka, a nie inna. I być może głos jednego, drugiego, trzeciego zawodnika nie będzie słyszany, ale jeżeli wszyscy zawodnicy będą mówić jednym głosem, to być może wreszcie tam w tej Moskwie ktoś to usłyszy, ktoś przejrzy lekko na oczy i powie dość, stop, no my musimy coś robić. Oczywiście no, nikt z nas nie ma 100% wpływu, żeby zadzwonił w określone miejsce i powiedział, słuchaj, przerwij to, tak? Ale wszystkie sankcje, które są na świecie przeciwko Rosji, przeciwko temu, co robią, może wreszcie ich nauczą, że tak nie należy postępować. To jest XXI wiek. Wszyscy chcą na tym świecie spokoju. Ja mam naprawdę bardzo częste informacje z Ukrainy, co się w tej chwili tam dzieje, jak to wszystko wygląda. Sam wiesz o tym, że tam był kiedyś żużel, są zawodnicy stamtąd i mamy z nimi kontakt. Naprawdę to nie byłoby ciekawe, że tam oni walczą za swoją ojczyznę, za swój kraj, a tutaj zawodnicy rosyjscy startują w zawodach. Uważam, że to było moralnie naganne. Ja to najzupełniej rozumiem, nie dalej jak wczoraj gdzieś tam skończyła się zbiórka, którą robiliśmy razem z klubem z Rzeszowa dla klubu z Równego. Był Siergij Gołownia, to wszystko zabrał na Ukrainę. To nie jest tak naprawdę, ja też tutaj jestem za Ukrainą i tak dalej. Ja mam tylko po prostu obawy swoje prywatne, bo rozmawiamy tutaj absolutnie prywatnie i mogę swoje opinie wyrażać. No jaki to będzie miało... Ja nie mogę wyrażać prywatnych opinii. To są opinie Polskiego Związku po wielu naszych rozmowach. Także po prostu się obawiam, jakie to będzie miało dalej po prostu skutki, bo dla mnie w tym wszystkim to podejrzewam, że na pewno to też mało kto o tym mówi, aczkolwiek w kuluarach to też się dziwi, bo to jest lepszy temat od hejtu, bo pewnie Zbyszku też sobie zdaje sprawę, jak to w tej chwili wygląda w żużlu, iż sporo zespołów zaczyna mieć mniejsze lub większe problemy, choćby te sponsorskie, ponieważ jest gro sponsorów zaangażowanych w polski żużel na poziomie indywidualnym do zawodników, czy na poziomie drużynowym do poszczególnych klubów, które przez wiele lat robiły tak zwane, w cudzysłowie, kolokwialnie mówiąc, interesy, czy to z Rosją, czy to z Ukrainą. Ja znam już takie przypadki, bo też prezesi gdzieś tam oczywiście dzwonią i akurat ja należę do tych osób, że to, co zostaje w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas i tego gdzieś na łamach portalu nie bierzemy, ale już w tej chwili mógłbym zrobić, nie wiem, parę dobrych artykułów, że nie wiem, klub ten straci tyle, tamten straci tyle, bo sponsor gdzieś tam ma problemy finansowe, bo albo zatrudniał 80 Ukraińców, albo nie wiem, był zaangażowany gdzieś tam w dostarczanie produktów do Rosji, także ja myślę, to jest też ważny problem, że polski żużel, nie wiem czy w tym sezonie, ale w kolejnym sezonie może przez to też cierpieć finansowo. Wszystko może się zdarzyć, ta wojna nikomu nie jest potrzebna, nikt nie jest za nią i tutaj na pewno są tacy, którzy bardzo dużo mogą stracić na tej wojnie. Ja tylko powiem bardzo prosty przykład. Pod Kijowem są szyte plandeki, które są szyte dla klubów Ekstraligi i wszystko się opóźnia dzisiaj o 3 tygodnie, ale musimy po prostu czekać, musimy w tym wytrwać, firma sobie radzi. Mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam wreszcie zagra i otrzymamy te plandeki. To jest też taki problem, który nie jest do ocenienia w taką stronę, którą można powiedzieć, że tak będzie czy tak będzie. No, wszyscy czekamy na dalszy, miejmy nadzieję, że pozytywny rozwój tych wypadków, że to szybko się wszystko zakończy, że wrócimy w jakiś sposób do normalności, chociaż uważam, że ta normalność szybko na Ukrainie wróci, bo to co widzimy w telewizji, to jeszcze będzie tam naprawdę dużo trwało, żeby to wszystko odbudowali. I ta zawsze gdzieś coś tam w sercu zostanie jeszcze ta jakaś zadra, którą spowodował ten agresor, który można powiedzieć napadł na Ukrainę. Tak, temat jest na pewno rozwojowy. Z nami jest nasz kolejny gość, Michał Korościel. Dzień dobry. Witam Cię, Michale. Jesteś człowiekiem, który łagodzi obyczaje zazwyczaj, można powiedzieć, chociaż wiadomo, że jak trzeba, to potrafisz też dopalić. Powiedz nam właśnie, tutaj już przysłuchiwałeś się jakiś czas naszej dyskusji na ten temat, jakie jest Twoje stanowisko właśnie w tej sprawie? Jaki wpływ będzie miało wykluczenie właśnie rosyjskich zawodników na, powiedzmy, przyszłe, na ten sezon ma wpływ, tak, ale na przyszłe lata w polskim żużlu? Nie wiem, czy to będzie jakiś gigantyczny wpływ, bo tych rosyjskich zawodników w Ekstralidze jest stosunkowo mało, ale myślę, że pytanie o wpływ nie jest teraz pytaniem najważniejszym. Ja się zgadzam, że musimy się solidaryzować z Ukraińcami, robić wszystko, żeby uprzykrzyć życie Putinowi na absolutnie wszelkie sposoby. Do mnie tylko nie trafia czasami argumentacja, jaka stoi za wycofywaniem rosyjskich żużlowców, bo my krzyczymy teraz, że wiele takich głosów słyszałem, że oni powinni być na Placu Czerwonym i protestować, oni powinni coś zrobić, wywierać wpływ na rosyjskie władze i zastanawia mnie jedno, dlaczego my nie mieliśmy przeciwko rosyjskim żużlowcom nic, kiedy Putin bombardował Aleppo, tam się działo właściwie to samo, co się dzieje na Ukrainie, a może jeszcze gorzej i wtedy w ogóle nam rosyjscy żużlowcy nie przeszkadzali. Nie chcę być źle zrozumiany, ja uważam, że rosyjscy żużlowcy powinni być na 100% wykluczeni z indywidualnych mistrzostw świata na żużlu, ponieważ wszystkie federacje sportowe wykluczają rosyjskich sportowców i jest jakaś umowa społeczna, według której rosyjscy sportowcy powinni być potępieni. I żużel absolutnie z tej umowy społecznej nie powinien się wyłamywać. Powinien, co zresztą zrobił, wycofał rosyjskich żużlowców z cyklu Grand Prix. Jeżeli chodzi o polską ligę, to moim zdaniem już tutaj to nie jest takie jednoznaczne. Właściwie nie mam sprecyzowanego zdania, czy oni powinni jeździć, czy nie powinni. Teraz moim zdaniem już nie powinni, bo nastroje antyrosyjskie, coś zupełnie zrozumiałe, są na takim poziomie, że myślę sobie, że gdyby się pojawiali rosyjscy żużlowcy na stadionach, to mogłoby dojść do sytuacji niebezpiecznych jakichś, ale też wydaje mi się, że dziennikarze powinni brać ogromną odpowiedzialność za słowa, które wypowiadają, bo wiem, że niektórzy rosyjscy żużlowcy dostają już pogróżki i nie chciałbym, żeby to się zakończyło jakimś wielkim dramatem. Myślę, że to jest taki czas, kiedy dziennikarze szczególnie powinni uważać, co mówią, dlatego ja też staram się mocno uważać, mniej się udzielam w mediach społecznościowych, żeby czegoś nie palnąć, bo zdaję sobie sprawę, że każde słowo teraz waży znacznie więcej niż ważyło w normalnych czasach. I na przykład jak ktoś pisze, że oni powinni pójść i protestować na Plac Czerwony, pewnie też bym chciał, ale myślę sobie tak, gdyby mój kraj i mój rząd napadł na inny kraj i zrobiłby to w sposób bestialski, w sposób łamiący wszelkie prawa człowieczeństwa, i ja miałbym wyjść na jakiś plac i protestować, wiedząc, że za to może spotkać mnie więzienie, wiedząc, że za to mogą spotkać mnie surowe konsekwencje, I wiedząc, że mam trójkę małych dzieci na utrzymaniu, to nie jestem przekonany, czy ja bym poszedł protestować. Nie, może jestem trochę tchórzem, może jestem za mało odważny, ale dla mnie ta sytuacja absolutnie nie jest zero-jedynkowa. No, zawsze każda sprawa ma dwie strony medalu i tak też jest w przypadku takich kwestii jak kwestie wojny, które, no to nie jest łatwy temat. To wszyscy... Ale Michał, tu jest sytuacja zero-jedynkowa. Przecież to Rosja napadła na Ukrainę, tak? Ukraina... Tak, to bez dwóch zdań. Tu nie ma żadnej, że to jest być może, tylko po prostu to jest fakt, który po prostu należy stwierdzić i koniec. I sankcje się Rosji należą. Trudno, ale oczywiście. I niestety tą odpowiedzialność zbiorową w tej sytuacji ponoszą rosyjscy zawodnicy. I my musimy wszystko robić, żeby dążyć do przerwania tej sytuacji, która tam się dzieje, ale też musimy być solidarni z tymi wszystkimi sankcjami, które po prostu są wywierane na każdego jednego Rosjanina, bo każdy z nich może dołożyć tą cegiełkę do tego, żeby to szybko przerwać i szybko zakończyć. Ja się zgadzam bez dwóch zdań. Sytuacja jest zero-jedynkowa, jeżeli rozmawiamy o tym, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Natomiast, tak jak mówię, nie ma też o czym dyskutować w przypadku indywidualnych mistrzostw świata, bo tam oni reprezentują swój kraj i out. Tutaj w ogóle nie ma żadnego pola do dyskusji. Ja uważam tylko, że w przypadku ligi, gdyby miało ode mnie zależeć, pewnie też bym ich wykluczył. Tylko chcę powiedzieć, że dla mnie to nie jest takie zupełnie oczywiste, że ich wykluczamy, bo inne dyscypliny sportu pojedynczych Rosjan, którzy nie reprezentują Rosji, a reprezentują kluby, nie wykluczają. Pewnie gdyby to zależało ode mnie, zrobiłbym tak samo, trochę niesiony tłumem, trochę niesiony emocjami, bo we wszystkich nas to buzuje, bo jak oglądamy, tak jak mówiłeś, jak oglądamy to w telewizji, to buzuje w tobie i najchętniej byś cały ten kraj zlikwidował, bo czasami jako człowiek trudno mu się opanować, ale jak schłodzisz emocje... Nie wiem, czy słyszałeś naszą rozmowę od początku, bo ja rozumiem kwestię, że klub stracił zawodnika, tylko jak my zaczynamy rozmawiać z trenerami, z komisarzami, z sędziami, ze wszystkimi z tym związanymi z żużlem i mówimy o tych trzech rzeczach, o której na początku mówiłem, że nie wiem, czy to słyszałeś, że jak sobie wyobrażasz, że zawodnik pod taśmą staje Ukrainiec, Rosjanin i dwóch Polaków, czy jesteś w stanie powiedzieć, który z nich jak się zachowa, nawet Polak w takiej sytuacji? Ja nie dałbym 100% na to, że ten bieg się odbędzie fair. To jest po pierwsze. Po drugie, sam powiedziałeś, sytuacja na stadionie, gdzie jest od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi. Tam wygrywa zawodnik rosyjski, cieszy się ze zwycięstwa, nagle różne rzeczy mogą się zdarzyć, bo to jest kilkanaście tysięcy kibiców. Trzecia rzecz, jak sobie wyobrażasz, że to, co mówiłeś przed sekundą, że tam trzech, bo mamy trzech ukraińskich zawodników w polskich ligach, broni swojego kraju, a tutaj agresor 15 zawodników startuje w lidze. Ja sobie tego nie wyobrażam, jak to się rozmieni na takie drobniejsze rzeczy, które mówią, co z Łukaszem na początku rozmawialiśmy, o bezpieczeństwie, a później o wielu, wielu, wielu innych rzeczach, czyli i moralności, i sankcjach i tak dalej, to innej decyzji jak wykluczenie rosyjskich zawodników nie mogło być w Polskim Związku Motorowym. Ja nie zamierzam tej decyzji krytykować, cały czas tylko mówię, że dla mnie to nie jest zero-jedynkowe, bo na przykład spójrzmy na Gleba Czugunowa. On pojedzie, a inni nie pojadą. Gleb pojedzie dlatego, że odpowiednio wcześniej z zupełnie innych pobudek znalazł sobie polską żonę. Jego sytuacja tylko tym się różni od sytuacji Łagutów czy Sajfudinowa. Nie do końca. W Polsce pojechał z licencją polską. Był zgłoszony w zeszłym roku z licencją polską. Mało tego, reprezentował nasz kraj jako reprezentant naszego kraju. Nie jest to sytuacja tożsama z jednym, z drugim, z trzecim czy czwartym zawodnikiem, bo tutaj należałoby wszystkich w zasadzie omawiać od początku zawodników i każdego z nich sytuacja, nie chcę broń Boże nazwiska używać, ale każdego z tych zawodników sytuacja jest inna. Nie ma wśród nich takiej samej sytuacji dla każdego, a my musimy reagować jako Polski Związek Motorowy na wszystko. Dlatego mówiłem, spotykaliśmy się wiele razy rozmawialiśmy na ten temat, rozmawialiśmy z prezesem Sikorą, przedstawiliśmy mu tą sytuację i decyzja była jednoznaczna, pomimo 15 zawodników rosyjskich i tych trzech ukraińskich. No dobrze, a co zrobicie, jak Artiom Łaguta wystąpi o polską licencję? To już wypowiedział się prezes Sikora na ten temat. Nie ma takiej możliwości, żeby tą licencję otrzymał. A nie boicie się... Dobrze, a nie boicie się, że te reakcje, o których ja mówiłem, o których ty mówiłeś, że jak taki Gleb Czugunow stanie pod taśmą z Ukraińcem, znaczy w Ekstralidze to mało prawdopodobne, ale z Polakami, albo przyjedzie Pewnie we Wrocławiu nie będzie problemu, ale przyjedzie gdzieś na inny stadion, dojdzie do jakiejś gorącej sytuacji, to nie boicie się, że to też się może skończyć różnie? Rozmawialiśmy o tym też bardzo długo, tylko jak mogliśmy się zachować w stosunku do tego, że otrzymał obywatelstwo polskie, od razu otrzymał licencję polską żużlową, jeździł z licencją polską żużlową i reprezentował nasz kraj. To jest zupełnie inna sytuacja. Oczywiście mieliśmy przepraszam, to nie jest też tak do końca, bo my tu mówimy, rozróżniamy sprawy takie formalne od tych prywatnych. Okej, jeździ z licencją i tak dalej, ale też kibic, czy iluś tam kibiców będzie na niego patrzyło przez pryzmat człowieka, Rosjanina, mimo tego, że ma polskie obywatelstwo i ma polską licencję. Tak, ale uważamy, że tutaj być może będzie zupełnie inne zachowanie w stosunku do tego, jak my przedstawiamy, dlaczego nasza reakcja była w stosunku do tego zawodnika taka, a nie inna. Dlatego, co powiedziałem przed chwilą, każdy z nich ma inną swoją historię, ma inną swoją... inny swój pobyt związany w Polsce i tutaj po prostu taka decyzja musiała zostać zastosowana. I zresztą ja nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby Polski Związek Motorowy podjął inną decyzję. No dobrze, zawodnicy rosyjscy są wykluczeni w tym momencie, konflikt zbrojny nadal trwa, a takie pytanie, może trochę na okrętkę, jak panowie sobie wyobrażają powrót rosyjskich zawodników do sportu żużlowego? Ewentualny po wygaszeniu konfliktu. Ja nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Może pana Łukasza najpierw, bo pan Łukasz nie może tutaj... Nie wiem, powiem w ten sposób, że też się nad tym zastanawiałem, bo mam nadzieję i wierzę w to bardzo mocno, że ten konflikt zbrojny w jakiś sposób zostanie zakończony i też sobie zadawałem to pytanie, co dalej, choćby będzie z zawodnikami, czy wrócą i jak. I no też nie będę tutaj odkrywczy i będę samokrytyczny wobec siebie. Nie potrafię znaleźć na to pytanie odpowiedzi, bo to też będzie sprawa będzie złożona, prawda? To ja myślę, bardzo dużo będzie zależało w jaki sposób od mediów. Bardzo mi się podoba to, co powiedział tutaj pan Michał Korościel, że stara się pewne tematy czy swoje wypowiedzi wyważać i tak dalej, bo w tej chwili te media to jest broń bardzo mocna i bardzo mocno tutaj szanuję i wielkie pokłony za to. Nie wiem, podejrzewam, że być może to będzie długi proces w czasie, a z drugiej strony zastanawiam się, jeżeli zakładając teoretycznie konflikt skończy się w maju, no to prawdopodobnie zawodnicy w tym sezonie nie wystąpią, ale co będzie w kolejnym sezonie, co wtedy bo teraz zadaję pytanie tobie, Zbyszku, i w przyszłym sezonie nie będzie tego problemu, że stanie Ukrainiec, który już nie będzie, tutaj też z jedną kwestią, ja bym sprostował jedną kwestię bardzo mocno, bo ja nie wiem, czy akurat tych trzech Ukraińców obecnie jest w armii i walczy o ojczyznę, bo chyba tak do końca nie jest, to jest pierwsza uwaga. I co? I za rok nie będzie tego problemu dla władz sportów motorowych, że dalej stanie Ukrainiec i stanie Rosjanin już pełnoprawnie staną pod taśmą, że gdzieś te zaszłości z roku 2022 będą w nich? Zwróć uwagę na jedną rzecz, że pierwsze co, to jest powiedziane, że jest to do odwołania. Tak? My już dzisiaj cały czas spotykamy się, rozmawiamy, co ewentualnie może nastąpić za miesiąc, za pół roku, za rok. I dzisiaj, tak jak przed chwilą powiedziałeś, nikt nie jest w stanie powiedzieć, co będzie z nimi, z zawodnikami z Rosji w tym roku, co będzie w przyszłym roku. Dlatego jest to do odwołania. Być może ci zawodnicy, konflikt się skończy i wtedy będziemy musieli podjąć jakieś decyzje, ale na tą chwilę zawieszeni zawodnicy są do odwołania. Zbyszek, przepraszam, ale teoretycznie, bo jak idziemy w tą stronę, w maju kończy się konflikt zbrojny i w czerwcu kończycie odwołanie i wtedy nie ma tej obawy, że przecież nastroje społeczne nie ustaną wtedy na trybunach, bo każdy będzie miał w pamięci, w głowie, będzie miał zakodowane te obrazy z telewizji. I wtedy jak nie będzie problemu, że Ukrainiec stoi obok Rosjanina? Łukasz, ja moim zdaniem dalej będzie to samo. Ja nie mogę na łamach telewizji wyrażać mojego prywatnego zdania, ja reprezentuję Polski Związek Motorowy. Ja muszę, wy możecie jako dziennikarze, możecie mówić wszystko i wyobrażać sobie wszystko. Ja muszę patrzeć na to, jak będzie patrzał na to Polski Związek Motorowy, kiedy będą i jakie będą decyzje. Ja tego nie mogę dzisiaj powiedzieć, bo każde słowo wypowiedziane przeze mnie zaraz będzie podchwytywane i ciągnięte dalej. My po prostu na dzisiaj napisaliśmy do odwołania, a czy to będzie w tym roku, w przyszłym, za 2 lata, za 4 lata, tego nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć. Wy dziennikarze możecie rzucać miesiącami, latami, a my musimy patrzeć na to, co się będzie działo i tak samo już w tej chwili rozmawiać o tym, co ewentualnie możecie. A ty myślisz, że oni Ukrainę odbudują w przeciągu 3 miesięcy? Nie, no dlatego tu w tej chwili dywagujemy. Proszę tutaj do tego też nie traktuj personalnie i tak dalej. Ja sobie nie traktuję personalnie, to zwróć uwagę, że w jakiej roli tu występujesz, to są w ogóle, to są bardzo takie, no mocno, to jest wszystko bardzo mocno złożone ze sobą i tu tak naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś takie konstruktywne odpowiedzi, bo tak naprawdę no nie wiadomo, no. Jakbyśmy siedzieli gdzieś przy kawie, to byśmy mogli wyrażać swoje prywatne zdanie. Wy możecie. Ja niestety nie mogę, bo reprezentuję Polski Związek Motorowy. A co na to pan Michał Korościel? Ja nie wiem, ja sobie tego na razie nie wyobrażam, ale nie wiem, jak patrzę na to, co tam się dzieje, to myślę, że los rosyjskich żużlowców to nie jest najważniejsza rzecz, która mnie teraz zajmuje. Znaczy, ja ich prywatnie lubię, nie wiem, ja mogę się do tego przyznać, że ja i Artioma lubię, i Emila lubię. Rozumiem też, dlaczego, tak jak Zbyszek mówił, dlaczego zostali wykluczeni. Oni nie zostali wykluczeni dlatego, że są złymi ludźmi, tylko zostali wykluczeni dlatego, że potępiamy po prostu no, cały naród, którego prezydent zdecydował się na taką agresję. Nie wiem, mówiąc szczerze, ja się nawet nad tym specjalnie nie zastanawiam, kiedy oni wrócą, bo jak patrzę na to, co tam się dzieje, no to jest milion rzeczy, nad którymi zastanawiam się bardzo. Z nami jeszcze jest nasz ostatni już gość, Tomasz Dryła. Witamy Ciebie, Tomku. Cześć, dobry wieczór. Przepraszam za spóźnienie. Zostałem zawezwany do rozmowy o indywidualnych mistrzostwach Polski. Nie wiem, czy jeszcze można. Oczywiście, aczkolwiek na razie jeszcze nie wyszliśmy z jednego tematu głównego, tak więc jeszcze pociągniemy ten wątek. Pozdrawiam, cześć, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Cześć, Tomku. No więc właśnie, Tomku, skoro już jesteś, chwilę się przysłuchiwałeś być może naszej dyskusji, może trochę, nie wiem w którym momencie dołączyłeś. 5 minut temu dosłownie. Teraz ostatnią kwestią było poruszoną kwestią był powrót rosyjskich zawodników. Jak ty sobie to wyobrażasz w sytuacji, gdy na przykład konflikt za jakiś czas, no nie wiemy tego oczywiście, ale tak czysto hipotetyczne pytanie. Nie dam się namówić. Po pierwsze dlatego, że się umawialiśmy na rozmowę o czymś innym, po drugie wiem, że tak jak zresztą powiedział pan Zbigniew, tutaj się powie jedno słowo, którego się, nawet jeśli się je przemyśli, to z tego można wyciągnąć 19 różnych tekstów, o czym się przekonałem całkiem niedawno, bo to, co napisałem, to wiem i wiem. Później dałem się namówić na jedną rozmowę, która trwała godzinę. Myślę, że była bardzo, bardzo przykra, bardzo serio, bardzo poważna. Padło w niej dużo rzeczy. Myślę, że najważniejsze to, że wszyscy się zgadzają co do tego, że najważniejsze, żeby przestały spadać bomby, a później wszystko się jakoś dogra, bo tak zawsze było w stosunkach międzyludzkich, ale padły też 2 czy 3 konkretne pytania i później przeczytałem na następny dzień oczywiście tylko te rzeczy, bez kontekstu zupełnie, bez niczego, więc zgadzam się, że trzeba teraz bardzo uważać na słowa i po prostu nie dam się w to wrobić. No dobrze, myślę, że tutaj dość już powiedzieliśmy na temat wojny w Rosji i tego, co się w związku z tym też dzieje w świecie sportu. No właśnie, temat indywidualnych mistrzostw Polski już, Tomku, wywołałeś, ja też chciałbym właśnie tę kwestię poruszyć. Został zmieniony format tych rozgrywek. Jak panowie, może najpierw zapytam oczywiście pana Łukasza, pana Michała i pana Tomka. Jak panowie by ocenili ten nowy format rozgrywek? Czy on będzie bardziej atrakcyjniejszy dla kibiców, nie wiem, dla zawodników? Czy odbiór jest pozytywny wasz, czy negatywny? Czy wolicie starszą wersję tych mistrzostw indywidualnych Polski, czy jednak ta obecna może coś wnieść świeżego? Może pan Łukasz najpierw. Albo coś tutaj z nie było. No ja jestem tradycjonalistą, więc dla mnie to jest zupełnie coś nowego. Na pewno należy dać temu szansę. Mnie tylko jedna rzecz niepokoi, czy zastanawia. Możecie się tu śmiać, że mnie wszystko niepokoi, ale zawsze gdzieś tam próbuję się zastanawiać. Mamy bodajże 3 turnieje i zawsze ten finał jednodniowy miał to do siebie, że gdzieś, no załóżmy, do tej 4. serii walka na tym torze była. Ja się obawiam o jedną rzecz, a może być teoretycznie taka sytuacja, że po 2 turniejach, nie wiem, lider będzie miał 10 czy 12 punktów przewagi. No i się obawiam osobiście o ten 3. turniej, po prostu jak on będzie wyglądał i czy gdzieś tam nie będzie choćby takich sytuacji, że pewne rzeczy będzie można, mówiąc kolokwialnie, gdzieś tam, nie wiem, ustawić, czy komuś pomóc, czy komuś punkty oddać, zabrać i tak dalej, i tak dalej. To jest moja największa obawa. A druga obawa, uważam osobiście, i to jest moje osobiste zdanie, że należało dać po prostu rok próby, a z tego co wiadomo, bo też nie ukrywam, nie mam czasu, żeby się zagłębiać w te wszystkie historie, z tego co mi wiadomo, to umowa jest podpisana na więcej niż 1 rok, bodajże, nie wiem, 3 czy 4 lata, czy bodajże 2026 rok. Uważam, że powinniśmy dać jakiś czas próby po prostu na ten system i zobaczyć, jak on będzie sprawdzał się w praniu. To są te minusy, które mnie niepokoją. Plusy, no to oczywiście tutaj odpowiednie zaplecze finansowe, które myślę, że sprawi, że zawodnicy będą naprawdę walczyli na tych torach. Aczkolwiek to też jest inna sprawa z drugiej strony, że przeważnie ten finał jednodniowy to był taki ostatni turniej, który tak naprawdę został z tych tradycyjnych w Polsce. No i tam akurat ci zawodnicy się stawiali wszyscy przeważnie, już abstrahując od tego, kto jak podchodził do samej rozgrywki na torze, prawda? Mhm. A jak pan Michał odbiera zmianę ewolucyjną? Mi się generalnie nie podoba, bo mi się podobał finał jednodniowy i myślę, że poza ligą, Ekstraligą i Grand Prix to była jedyna impreza, która kibiców tak naprawdę obchodziła. Nie czarujmy się, że MPPK teraz kogoś obchodzi albo Złoty Kask, a indywidualne Mistrzostwa Polski ludzi obchodziły. Myślę, że dalej będą obchodzić, ale to się trochę zdeprecjonuje, obawiam się. No jednodniowy finał miał swój czar. Na pewno fajnie, że tam będą większe pieniądze, bo ja w ogóle uważam, że być może narażam się teraz kibicom, że żużlowcy wcale nie zarabiają za dużo, oni ryzykują życiem, zdrowiem i tak dalej i w Grand Prix i zarabiali za mało, także dobrze, że te większe pieniądze są, to zawsze też podnosi prestiż, ale mówiąc krótko, ja wolałem finał jednodniowy, bo to było jedno święto, jeden dzień i fakt, że oczywiście, że częściej mieliśmy mistrza przypadkowego, chociaż jak patrzę na ostatnie nazwiska na tej liście mistrzów Polski, tam wielkich przypadków nie widziałem, ale też jakby przypadek jest wpisany we współczesny sport. No, system play-off to już jest bardziej promowanie przypadków, bo gdybyśmy chcieli sprawiedliwości, to powinniśmy przyznawać drużynowe mistrzostwo Polski po rundzie zasadniczej, bo wtedy widzimy, która drużyna była najlepsza przez cały sezon. A system play-off, który mi się bardzo podoba, nie jest do końca sprawiedliwy, bo wystarczy jedna kontuzja i drużyna, która wygrała rundę zasadniczą, nie wchodzi w ogóle do walki o medale, także ten argument, że przy jednodniowym finale mistrz jest bardziej przypadkowy niż przy 3 rundach, to mnie nie trafia, bo generalnie przypadek czy też losowe zdarzenia są wpisane w każdy właściwie sport. Dokładnie. I co na to pan Tomek? Zgadzam się i nie zgadzam z oboma przedmówcami. Zgadzam się, że też czułem i czuję dalej, bo to wspomnienia zostaną, magię jednodniowego finału, to rzeczywiście coś pięknego. Niestety nie mogę powiedzieć, czy jestem zwolennikiem i czy bardziej mi się podoba ten jednodniowy, no bo jeszcze ten 3-dniowy nie wystartował, tak? Ja nie pamiętam, bo to były lata 50., kiedy było kilka turniejów, były oczywiście 80., dzień po dniu, no ale ten format dopiero się będzie sprawdzał. Tutaj z Łukaszem się nie zgodzę o tyle, że nie robiłbym próby na 1 rok. To by było chyba już w ogóle najbardziej karkołomne rozwiązanie czy pomysł, że zmieńmy dużo, bo to jest jednak duża zmiana i zmieńmy na rok, a później sprawdźmy i może wróćmy, to myślę, że nie. Myślę, że tutaj za tymi, którzy to przeprowadzali i główkowali naprawdę długo nad tym nowym formatem, to przyświecało to, że on musi dostać szansę na kilka lat, żeby sprawdzić, bo my zawsze oceniamy coś tak, jak było ostatnim razem, tak? No finał był dobry, to dobra formuła, był słaby, to można zmienić i tak samo może być pierwszy sezon 3-turniejowego cyklu świetny i możemy krzyczeć, że to był jednak strzał w dziesiątkę, może być różnie. Także tych kilka sezonów to myślę, że jest, jeśli już zmieniamy, to myślę, że to jest takie absolutne minimum, żeby później oceniać. I to samo tyczy się Ekstraligi U24. Ja tutaj się zgadzam z Michałem, też rozmawiając wcześniej z zawodnikami, wiedząc jakie są pomysły, spodziewałem się tego, że oni raczej będą mówić, dobrze było, po co zmieniać. I byłem naprawdę zaskoczony, ilu zawodników, ilu ludzi powiedziało 3 turnieje, spoko, fajnie. Nawet nie słysząc jeszcze o tym, że tam będzie dużo pieniędzy do wygrania. Może rozmawiałem z takimi tylko, którzy się szykują na tytuł mistrza Polski i nie zakładają, że będą przyjeżdżać na 12, 14 miejsce. Ale nawet juniorzy, dla których to gdzieś tam jest ciągle marzenie, to się tak wypowiadają, że to jest chyba coś fajnego, że to może być krok w dobrą stronę, co mnie, powtarzam, jeszcze tam jakiś czas temu zaskakiwało, bo też byłem dosyć sceptyczny i też ta magia jednodniowego turnieju na mnie działała, ale tych argumentów, że to może być spoko, chyba jest dużo. Mhm. A jak pan ocenia, panie Zbigniewie, właśnie tą zmianę, czy to rzeczywiście ta zmiana była wręcz konieczna? Jakie powiedzmy argumenty stały za tą ewolucyjną zmianą, jak nie patrzeć? Ja bardzo krótko na to odpowiem. Dajmy szansę nowemu projektowi. Oceńmy go po tym sezonie, oceńmy jak on będzie wyglądał, jaka będzie oprawa tych zawodów. Nad tym wszystkim pracowało wielu, wielu ekspertów. Ja wiem, że niektórzy się z nami nie zgodzą, niektórzy będą narzekali, ale jeszcze czegoś nie widzieli, a już narzekają. Także krótko mówiąc, dajmy szansę nowemu projektowi, oceńmy go po pierwszym roku, a wydaje mi się, że będą jeszcze takie czasy, że będą chcieli mieć zawodnicy 5 turniejów czy 4 turnieje w tego impu, bo jeżeli ta impreza się wszystkim spodoba, no to my będziemy tylko po prostu szczęśliwi. To jest krótka odpowiedź na pana pytanie. Znaczy, musimy mieć świadomość, przepraszam, że wchodzę w słowo, że musi być jakieś grono ludzi, którzy będą o tym decydować i tu nie mam na myśli też żużlowców, ale nigdy nie da się znaleźć systemu, który zaspokoi oczekiwania absolutnie wszystkich, bo to będą zawsze sympatie do konkretnych zawodników albo właśnie jakiś sentyment, albo wyniki poszczególnych rund, to na to musimy być gotowi. Tak samo jak był zmieniony format z tradycyjnych 20 wyścigów na coś nowego. No jednym się to podobało, innym nie. Teraz jest znowu jakaś zmiana. Zawsze będzie argument na nie we wszystkim. Może się będziemy powoli tego oduczać jako społeczność kibicowska, czy ta żużlowa, czy sportowa. Tu się zgadzam, że dajemy szansę, tak? Dajemy szansę, przyglądamy się, obserwujemy, I na pewno też po to, żeby ewentualnie wyciągać jakieś konstruktywne wnioski, bo jak ugrzęźniemy w dyskusji o tym, że coś mogłoby być inne, to na to się zawsze znajdzie czas. Mhm. Znaczy pod kątem atrakcyjności chociażby dla kibica, czy właśnie ten format turnieju spełniałby powiedzmy jakąś oglądalność też, bo podejrzewam, że tutaj kluby organizujące też rundy indywidualnych mistrzostw Polski, no też na pewno są zainteresowane tym, jaka będzie frekwencja na tych powiedzmy pierwszych zawodach, a nie tych finałowych. I tutaj bym prosił po kolei może właśnie od pana Zbigniewa. Zacznę. No tak jak powiedziałem, wszyscy czekamy na ten pierwszy turniej, jak będzie zorganizowany, w jakim mieście będzie zorganizowany, ile przyniesie kibiców, jaką będzie miał oglądalność. Uważam, że przy tym, jak tutaj mamy wspólnie z Kanałem Plus, zorganizować to w jak najlepszej formie, w jak najlepszej oprawie. Tomek wie, że wszystko będziemy robić, żeby po prostu pokazać się z jak najlepszej strony i uważam, że przyniesie to dobry skutek, ale no tak jak na początku samym powiedziałem, dajmy temu projektowi szansę, już go nie zakopujmy, jako jeszcze pierwszego nawet turnieju nie było. Mhm. To ja dodam, że jak pytasz o frekwencję, to pamiętajmy, że to, co działo się w ostatnich latach, trzeba to sobie jasno powiedzieć, to też był jeden z przyczynków do tego, że pracowano i to mądre głowy pracowały nad jakąś nową formułą. To nie jest tak, że jednodniowy finał, który uwielbiamy albo nie, który żegnamy z nostalgią albo nie, na ten jeden dzień ściągał pełne trybuny gdziekolwiek by się nie odbywał. No nie. Oczywiście można tu szukać usprawiedliwienia, to złe słowo, ale jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego frekwencja na finałach impu była średnia w tym, że 4 razy z rzędu wygrywała Unia Leszno i ten finał siłą rzeczy odbywał się w Lesznie rok po roku, ale ja pamiętam finały w Zielonej Górze, gdzie daleko było do połowy stadionu. Pamiętam w Gorzowie, gdzie wszyscy przychodzili, wydawało się, przyjdą, żeby być może Bartek wywalczył pierwszy tytuł indywidualnego mistrza Polski. Daleko było do kompletu i tak dalej, więc to trzeba uważać z takim argumentem. Trzeba włożyć dużo pracy, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby ich przyciągnąć na stadion, ale to tak jak w każdej innej imprezie żużlowej, tylko pamiętajmy, jeszcze raz powtórzę, to nie było do tej pory tak, że finał Impu tą swoją magią przyciągał full stadion. To też jest element, nad którym trzeba pracować. Mhm. A co na to pan Łukasz? Czy to wpłynie na atrakcyjność, zmniejszy, zwiększy? To znaczy tu już popatrzę na to kompletnie ze strony tak prywatno-zawodowej i tutaj się w pełni zgadzam z tymi rzeczami, które powiedział pan Tomek Dryła, że na pewno te trybuny nie były pełne w ostatnich latach i to może tutaj pomóc. I uważam, że największą pracę i największym kołem zamachowym w tym wszystkim będą oczywiście organizatorzy i taki partner jak tutaj Kanał Plus bez jakiejkolwiek reklamy, a czasy są w sporcie takie i to akurat wiem tutaj z własnego doświadczenia, że niestety no, reklama w tym sporcie jest największa. Jeżeli tu jest Kanał Plus, jest organizator, to jeśli zostanie wykonana odpowiednia praca, to naprawdę kibice mogą wrócić na rywalizację o tytuł indywidualnego mistrza Polski. No i jeszcze pan, panie Michale, gwoli formalności, czy taka forma będzie atrakcyjna dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, kibica, który przychodzi na stadiony żużlowe? To zależy, gdzie będą te finały. Jak będą w Toruniu, w Lesznie i w Gorzowie, to nie przyjdą, a jak będzie w Opolu, Krośnie i w Pile, to będzie komplet, no bo trzeba zrobić żużel tam, gdzie ludzie są tego wielkiego żużla spragnienia. Jak w Toruniu mają Grand Prix, Seka i Ekstraligę i wszystkich Lambertów, Dudków i Zmarzlików, no to co ich obchodzi Impa? A w Pile i w Krośnie to ich będzie obchodził i moim zdaniem kwestia geografii jest tutaj kluczowa. Na razie tajemnica, gdzie będą te trzy finały. Ale trafiłem, nie? Zbyszek trafiłem, nie? Nie. Pan, panie Tomku, jeszcze chciał coś dodać? Nie, poprawiałem słuchawki w uchu, nie zgłaszałem się. Okay. No właśnie, to miało być takie moje pytanie, czy już do pana Zbigniewa, czy już wiadomo, jakie są miejsca rozegrania, ale już tutaj odpowiedź padła, że to jeszcze jest słodka tajemnica. Rozumiem, że nic. Na razie zostały podane terminy na spotkaniu w Kanale Plus, na tej konferencji, a to gdzie będą jeszcze chwilę i pewnie się kibice dowiedzą. A tak geograficznie może coś? W Polsce. W Polsce. Wszystkie w Lancu. Dobrze, to nie będę już ciągnął tematu. To by było w zasadzie na tyle w dzisiejszym magazynie. Moimi gośćmi byli kolejno wiceprzewodniczący GKSZ-u pan Zbigniew Fiałkowski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Wydawca portalu Po Bandzie, pan Łukasz Malaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru dla wszystkich. Dziennikarz Eurosportu i Eleven Sports oraz Radia Z, Michał Korościel. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Oraz Tomasz Dryła, Kanał Plus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że ja nie wpłynąłem negatywnie na atmosferę, bo wszyscy byliście po imieniu. Ja tak zacząłem delikatnie i ładnie i nagle wszyscy się żegnamy. Pan Michał, pan Łukasz. To cześć, chłopaki. To ja najmłodszy. Także dziękuję jeszcze raz. Dziękuję także wszystkim widzom za wszystkie pytania. Zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału i zostawienia lajka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cześć. Cześć. Trzymajcie się.